zaczęła swoje działania od budowania świadomości przede wszystkim mieszkańcom i tak zamontowała czujniki jakości powietrza. Zaczęliśmy od 3 lokalizacji, obecnie mamy 6 lokalizacji w każdej miejscowości. Możemy zobaczyć, jaka jest jakość powietrza. Powiem, że jest to działanie celowe, żeby pokazać, że w okresach takich zimowych ta jakość powietrza jest znacząco gorsza. I dzięki temu, że te czujniki zostały zamontowane, to jakość powietrza się zaczęła poprawiać i mieszkańcy przystąpili do różnych programów wymiany, na przykład pieców, które prowadzimy w budżetu gminy. Jest to gminny program od tego, żeśmy zaczęli i sukcesywnie przystępujemy na przykład do programu Czyste Powietrze, gdzie został z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisane porozumienie, powstał punkt w naszej gminie w ramach tego programu Czyste Powietrze. I stan na 30 września to jest około 115 wniosków na kwotę blisko czy ponad 800 tysięcy złotych. Myślę, że do końca grudnia to jest gdzieś kwota bliska 1 miliona i co najmniej 130 wniosków takich. Ogólnie z programu jeszcze korzystała gmina grantowych, gdzie wspólnie z 4 innymi gminami, gdzie liderem tego programu grantowego z aglomeracji wałbrzyskiej ze środków unijnych skorzystało około 70 beneficjentów. Oprócz tego, że można było wymienić źródło ogrzewania, to jeszcze można było zainstalować panele fotowoltaiczne, także tam wiele osób korzystało, gdzie kompleksowo sobie to zmodernizowało. Gmina Czarnybór też uczestniczyła z powiatem wałbrzyskim, z gminą Walim i gminą Stare Bogaczowice, gdzie na obiektach użyteczności publicznej wymieniali, żeśmy czy instalowano panele fotowoltaiczne. W ten sposób my na przykład na wszystkich obiektach użyteczności publicznej mamy panele fotowoltaiczne. Sukcesywnie też przy modernizacji czy budowie obiektów instalujemy ekologiczne źródła i tak na przykład w świetlicy w Grzędach, w świetlicy w Witkowie, na, można powiedzieć, instalowane są pompy ciepła, czy są już zainstalowane i to są pompy, które są głębinowe. To nie są powietrze, tylko głębinowe. I na obiektach ochotniczych straży pożarnych montujemy pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Tak jest w Witkowie, tak jest w Wiaczkowie i tak jest w Grzędach. Jeżeli chodzi o jeszcze programy, które realizowane jest wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, to jest ciepłe mieszkanie. Takie porozumienie gmina podpisała. Też jest punkt utworzony, gdzie pani doradza, przyjmuje te wnioski, analizuje i także zaczęliśmy od takich programów, ale też systematycznie prowadzimy nasadzenia. Bo wiemy doskonale, że jedno drzewo to jest około 6-7 ton CO2 mniej. Czyli te nasadzenia systematycznie prowadzimy, angażujemy w te programy gminne mieszkańców, prosimy o takie nasadzenia i to się odbywa cyklicznie. W ostatnich latach około 7 tysięcy takich drzew nasadzono. Nawet korzystano z projektów odnowy wsi, gdzie nasadzono te miododajne drzewa, czyli lipy i tym podobne, i tam około 300 drzew w ramach tego programu też również nasadzono. Prowadzimy jeszcze modernizację oświetlenia ulicznego. Wiemy, że jak jest mniejsze zużycie energii, to jest też mniejsza emisja CO2. I tak dzięki programowi Polski Ład modernizujemy oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach. To odbywa się obecnie, to jest w trakcie.
Na ten cel pozyskano około 3,5 miliona złotych z Polskiego Ładu, jak wspomniałem, i to modernizujemy. Chyba pokrótce takie wszystkie są. Dobrze, a proszę powiedzieć, bo wiadomo, że te programy będą jeszcze w najbliższej przyszłości też prawdopodobnie dalej w jakiś sposób realizowane. Jakie są plany na najbliższą przyszłość? Co jeszcze gmina zamierza zrobić? Być może coś innego poza tymi rzeczami, o których wójt nam opowiadał? Tak, jeżeli chodzi o czyste powietrze, to jest to ciągły program gminny. My w ramach tego wymieniamy te piece, można powiedzieć tak zwane kopciuchy, i już udało się z tego programu wydać około 400 tysięcy złotych. Na ten rok jest przewidziane 100 tysięcy. Właśnie lada moment będzie nabór wniosków na kolejne lata. Dzięki temu udało się gdzieś około, można powiedzieć, 200 gospodarstw zmienić na alternatywne źródła zasilania, czyli pompy ciepła i na pellet. Też wymienialiśmy początkowo na piątej klasy kotły, bo były takie dopuszczalne. W tej chwili już rezygnujemy z tego. Też gmina wymienia w swoich zasobach mieszkaniowych i tak już ponad 400 tysięcy, wydaliśmy około 420 tysięcy na to, żeby zmienić źródło zasilania ogrzewania CO2. Przystąpiła do klastra energetycznego, gdzie będziemy budować panele fotowoltaiczne w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przymierzamy się do budowy około na 2 hektarach paneli fotowoltaicznych po to właśnie, żeby raz, że była energia rozproszona, ale też produkowana energia alternatywnie. Jeżeli chodzi o nasadzenia, to ten program będzie kontynuowany. Myślę, że przyczyni się to znacząco do poprawy jakości powietrza. A mówił też wójt na początku, że zaczęło to w gminie realizację tych programów odbudowy świadomości wśród mieszkańców. Czy to jest trudny proces? Czy to nadal trzeba kontynuować? Czy być może już w tej chwili, widząc efekty tego, co się udało zrobić, mieszkańcy bardziej chętnie do tego się garną? Tak, no, na pewno mieszkańcy korzystają z tych wszystkich dostępnych programów i tak jak mówiłem, udało się wymienić tyle, ale patrząc też, jak zmienia się podejście mieszkańców, bo przecież wiele osób, nie korzystając z żadnych programów, wymienia te piece i tak można zauważyć ten trend taki wzrostowy, analizując centralne ewidencje energetycznej budynków, gdzie widzimy, że tam te źródła zmieniają się, także to nie jest tylko ta skala, co powiedziałem, 200, bo podejrzewam, że około 400-500 takich domów zmieniło sposób ogrzewania. Także to widać ten trend zmieniający i świadomość też jest coraz większa w społeczeństwie. Widać nawet to po jakości powietrza, bo analizuje tą jakość powietrza i jest ona coraz lepsza.